imieniu prezesa Związku Artystów Scen Polskich Krzysztofa Augustera, który niestety złożony COVID-em nie może z nami dzisiaj świętować. Ale posyłamy mu dobrą energię. Najserdeczniej i najczulej chciałabym powitać naszych nowych mieszkańców. Takie prościutkie przemyślenie na święta w głowę się wpieca, że każde Boże Narodzenie to jest pytanie o stan serca. Gdy złączy nas sajenka cicha, czujemy jedną chwilę małą, że nasze serce jeszcze dycha, że nie ze wszystkim nam spadniało. Patrzysz, człowiek, myślisz, jest pięknie. Podchodzisz bliżej, zamknięty. Twoje serce podnosi lament, zamurowane na amen. Patrzysz, człowiek, wyciągasz rękę, oczy nie kłamią, zamknięte. Ruszasz temat, ludzkie uczucia, dotykasz słowem bez czucia. Nie zamykajcie się od środka, bo człowiek to jest taki dom, że żaden wytrych, żaden łom go nie otworzy. Boże broń. Nie zamykajcie się od środka. Trzymajcie siebie w sobie luźno, bo gdy zareglujecie serca, na pomoc będzie już za późno. Pragniemy teraz pobłogosławić opłatki, którymi będziemy się dzielić na początku wieczerzy wigilijnej. Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb, który jest owocem ziemi pracy rąk ludzkich. Ty z miłości posłałeś na świat swojego jednorodzonego Syna, który pod postacią chleba daje nam swoje ciało jako pokarm i zadatek nieśmiertelności. Pobłogosław nas i te opłatki, którymi będziemy się dzielić zwyczajem naszych ojców i składać sobie wzajemnie życzenia świąteczne. Napełnij nasze serca życzliwością, miłością i pokojem, abyśmy codziennym postępowaniem potwierdzali to, co wypowiadać będziemy ustami. Spraw, abyśmy byli dla siebie nawzajem dobrzy jak chleb i kiedy zgromadzili się na braterskiej uczcie w Twoim Królestwie przez Chrystusa Pana naszego. Wieloletnia mieszkanka Domu Artystów Weteranów w Skolimowie. Chciałam Państwu, naszym kochanym redaktorom i najukochańszym widzom i radiosłuchaczom również życzyć jak najszczęśliwszych świąt Bożego Narodzenia. Życzymy Państwu w imieniu wszystkich naszych mieszkańców, życzymy Państwu zdrowia, wszelkiej pomyślności, miłości i przyjaźni. Oby ten nowy rok, który przyjdzie, był dużo, dużo lepszy od tego, który mija. I proszę pamiętać o tym, że najważniejsze jest zdrowie, dbać o siebie i nie chorować, czego Państwu z całego serca życzymy. Mieszkańcy Domu Artystów Weteranów z Skolimów. Dzień dobry Państwu, witam Super Express. Właśnie zakończyło się spotkanie wigilijne w Domu Artystów Weteranów w Skolimowie. Kolejny rok byliśmy razem z sercem, również z nieobecnym, tym razem panem prezesem Krzysztofem Augusterem, który złożony chorobą, tym razem nie był ani Mikołajem na saniach. Po prostu życzyliśmy mu dobrej energii, szybkiego wyzdrowienia. Odwiedziły nas w tym roku niesamowite postacie. Była pani Irena Santor, pierwsza dama polskiej piosenki, była Teresa Lipowska, były różne aktorki i aktorzy, przedstawiciele oddziału warszawskiego. Był Maciek Makowski, który jest przewodniczącym oddziału warszawskiego ZASP-u. Dużo przyjaciół, byli samorządowcy, między innymi był Krystian Malesa, który bardzo nam pomógł w czasie wybuchu wojny z Ukrainą. Pomagał nam, pomagał osobom z Ukrainy przebywającym u nas. Wszystko odbyło się w atmosferze serca, miłości, czułości, wzajemnych życzeń i oby tak nam te święta przebiegły. Wszystkiego najlepszego.